Państwa widziałam na tej Państwa pięknym spotkaniu, to oczywiście nie mogłam nie przyjść, a tak się składa, że ułożyłam kiedyś pieśń Brzozy Katynia. No i tutaj mnie zachęcono, żeby także i Państwu zaprezentowała tę pieśń. Brzozy Katynia. Ej wy brzozy, brzozy Katynia, cóżeście wy zawinili, że nasze oczy niewinne na śmierć męczeńską patrzyły. Hej ty siostro, rosyjska ziemia, we łzach i we skąpana, jeszcze do twoich cierpień dodana polska rana. Ręce z tyłu związane i krzyżyk w kieszeń włożony, i myśli te ostatnie do dzieci i do żony, i do tej biało-czerwonej, co się od piastów poczęła. A usta zbielały, szeptały, że jeszcze nie zginęła. Ej ty Polsko, ojczyzno kochana, jak wielkie są twoje rany, zdre dziecko, samo serce. Ciosy z dwóch stron ci zadano, wy Polacy, żołnierze Katynia, dziś dla was pieśni śpiewamy. I chociaż łez pełne oczy o was pamiętamy. Ręce z tyłu związane i krzyżyk w kieszeń włożony, i myśli te ostatnie do dzieci i do żony, i do tej biało-czerwonej, co się od piastu poczęła. A usta zbielałe szeptały, że jeszcze nie zginęła. Żołnierzo Katynia, Polski i świata. Czytany jest dzisiaj apel Klubów Gazety Polskiej, który teraz dla nas odczyta pani Aleksandra Celi z Klubu Krakowskiego. Zapraszam. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, coraz większa grupa dziennikarzy i naukowców zgłasza nieprawidłowości, do jakich doszło przy smoleńskim śledztwie. Mamy dowód sfałszowania wartościowych dokumentów. Wiemy o nieprawdziwych zeznaniach najwyższych przedstawicieli państwa składanych w prokuraturze. Misternie ułożony plan ukrycia przyczyn katastrofy rozsypał się jak domek z kart. Słowa samego premiera pokazują, że odpowiedzialność za śmierć naszych elit sięga szczytów władzy. Polacy, bez względu na polityczne sympatie, coraz głośniej dowiadują się prawdy i coraz mniej ufają w oficjalne wyjaśnienia. Przełom świadomości nastąpił dzięki żmudnej pracy kilku redakcji i setkom spotkań i protestów organizowanych co miesiąc przez Kluby Gazety Polskiej. Na całym świecie przypominamy Polakom i międzynarodowej opinii o konieczności wyjaśnienia tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. To wszystko nie byłoby możliwe bez Państwa obecności. Jesteście żywym symbolem trwania przy prawdzie i dowodem na to, że prawdy nie da się zagłuszyć.
Nasze spotkania to również wielka modlitwa za Polskę, za przywrócenie zdolnej reprezentować interes narodu, za niepodległość i wolność. Póki my trwamy, póty nie gaśnie nadzieja, że Polska obudzi się z letargu. Kluby Gazety Polskiej. Dziękuję bardzo.